Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, w ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ponad 37 miliardów złotych. Tarcza antykryzysowa to narzędzie, które ma wspomóc przedsiębiorców i pracowników w walce ze skutkami działań pandemii wywołanej przez koronawirus. Koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Do tej pory, jak informuje Ministerstwo Rozwoju, przyznano już 670 865 mikropożyczek dla przedsiębiorców oraz 628 000 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców ZUS. Ponad 3 miliardy złotych przekazano na ochronę miejsc pracy z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Z kolei na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla oraz małych i średnich przedsiębiorców z Europej Funduszu Społecznego trafiło blisko 880 milionów złotych. Resort Rozwoju odnotował również ponad 147 tysięcy wniosków w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Społecznego. 826 885 podań o świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także 168 655 dotyczących świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych.